taka walka o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, przewodniczący Tadeusz Krupas. Jesteśmy w punkcie 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. Pisemne sprawozdanie otrzymaliście Państwo w zaproszeniu na dzisiejszą sesję. Czyli tradycyjnie, jeżeli są zapytania do tego sprawozdania, to bardzo proszę. Pan radny Besz, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj mam takie jedno pytanie. Chciałem się dowiedzieć, czy to jest prawda, z posiedzenia z dnia 8 bieżącego miesiąca w tym roku. Pan dyrektor, w końcówce, pan dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dodatku funkcyjnego kierownikowi warsztatów szkolnych w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego. I chciałem się spytać, kierownik warsztatów to jest pan Enkel? Nie ma takiego pana. Enkel to trener. Enkel, Piotrek Enkel. Enkel, przepraszam. Tak, tak. I czy było, pytam tylko, czy było miejsce ostatnio, że na terenie szkoły był palony plastik i został, i przypuśćmy, została tam wyciągnięta konsekwencja, dostał mandat dosłownie ten pan. Czy to jest prawda? Zapalenie plastiku, zanieczyszczenie środowiska. Czy to jest prawda? Nic, czy było takie miejsce? Nic nam na ten temat nie wiadomo. Spytamy się pana dyrektora jako pracodawcę, pana Enkela, czy to jest prawda. No, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące sprawozdania? Pan radny Podkówka, proszę. Czy wszystka dotacja została wyczerpana na wymianę źródła ciepła? Jest to, wydaje się, pytanie bardziej do pani skarbnik, ale z tego, co mi wiadomo, tak, dzisiaj żeśmy jeszcze na zarządzie dwie ostatnie dotacje przekazaliśmy. Jedna z gminy Branice, jedna z gminy Głubczyca. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to przejdziemy do punktu kolejnego. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zadane na początku sesji. I poproszę teraz o zabranie głosu pana starostę. Panie przewodniczący, państwo radni, było kilka pytań. Na większość postaram się odpowiedzieć, natomiast na niektóre pytania odpowie pani wicestarostka Anita Juchno. Pytanie pierwsze pani radnej Bobkier, remont drogi Bogdanowice, Głubczyce Bogdanowice. Rzeczywiście taki remont zgodnie z naszym planem remontu dróg jest planowany na rok 2018. Chcemy go złożyć do tak zwanych schetynówek. I ostatnio był u mnie sołtys Bogdanowic z pewnymi sugestiami co do planowanego projektu tejże drogi. I wspólnie uznaliśmy, że zorganizujemy na początku października spotkanie z Radą Sołecką, z udziałem pana burmistrza Głubczyc i myślę, że z udziałem pani radnej, radnego gminy z Bogdanowic, żeby ten temat przedyskutować. Głównie chodzi o miejscowość, samą miejscowość Bogdanowice, bo tam jest problem z wodami, odpływem wody, wód, zbiorem wody, zebraniem wody odpadowej. W związku z tym takie zebranie na początku października się odbędzie i zostanie pani poinformowana. Skrzyżowanie Lewice i Jędrychowice. Tutaj jest w ogóle, można powiedzieć, cały pakiet związany z gminą Branice i też umówiliśmy się z wójtem na spotkanie, ponieważ jest sprawa tego skrzyżowania, o którym pan radny Krupa mówi, niebezpiecznego. Jest sprawa kawałka chodnika w miejscowości Dzbańce i jeszcze jeden temat, który mi teraz umknął. Aha, chodnik przy kościele w Branicach, ale on zostanie już, prace zostaną rozpoczęte w miesiącu październiku, a więc temat już jest się zdezuaktualizował. Jeszcze jeden do omówienia temat to są rowy w miejscowości Michałkowice, które też będą tym czwartym, czy właściwie już trzecim tematem, bo jeden jest temat załatwiony. Przecinka generalnie gałęzi drzew, to jest również pan radny Krupa. Ja powiem tak, w tym roku bardzo dużo było wykonanych prac, ponieważ mieliśmy kilka osób na tak zwanych robotach publicznych i te prace będą kontynuowane w przyszłym roku. I tak jak zawsze, jeżeli widzimy jakieś drogi jako radni, które wymagają w sposób szczególny przecinki, to prosimy zgłaszać i na pewno będzie to wykonane, ponieważ tak jak mówię, tych kilka osób dużo prac wykonało już na wielu odcinkach dróg.
Jeżeli chodzi o drzewa w Marysience, to odpowie pani starostka. Bariery ochronne również. Warzywa czy owoce w szkole, czy będzie w tym roku, też nie posiadam żadnej wiedzy, bo to głównie domena szkół podstawowych, nie szkół ponadgimnazjalnych. To nie jest, jak wiadomo, my jako organ prowadzący jesteśmy dla szkół ponadgimnazjalnych, nie dla szkół podstawowych, więc nie wiem. No z tego, co czytam, to tylko bułki, drożdżówki wróciły do sklepików. Czy dobrze, czy źle, skoro pan pyta o owoce i warzywa, to taka sprzeczność. Jeżeli chodzi o to pytanie do prezesa PKS-u, była odpowiedź. Czy Narodowy Fundusz zapłaci za nadwykonania? Można powiedzieć, że też w debacie z panem dyrektorem żeśmy o tym mówili. Ostatnio było się takie spotkanie z panią wojewodą, starostów, konwent starostów z udziałem dyrektorów szpitali. No niestety nastawienie jest negatywne i mam nadzieję, że to się nie sprawdzi tak jak co roku, że jednak te nadwykonania będą zapłacone, bo wtedy staniemy przed, nie tylko my, generalnie wszystkie jednostki związane z prowadzące, organy prowadzące jednostki związane ze służbą zdrowia staną przed takim wielkim dylematem. Montaż wiaty przy ulicy Kołłątaja. Ja wiem, że satysfakcjonuje to wtedy, jak ta wiata będzie zrobiona. Ja rozmawiałem z panem burmistrzem Krupą. Jest obiecane, że gmina to po prostu wykona. Być może odpowiedź nie była taka dosłowna, ale burmistrz Krupa mówi, że będzie to zrobione. Przypomnimy mu i zobaczymy, jak to będzie. Pani radna Sapat, remont drogi Czerwonków Księżopole Kiecz. Jest złożony wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych, podobnie jak droga Niekazanice Wiechowice. Jest to wszystko na etapie analiz. Mam nadzieję, że do końca listopada wzorem ladu biegu będzie już lista rankingowa. Mam nadzieję, że znajdziemy się na tej liście i mam nadzieję, że w budżecie środki będą, żeby można te dwa duże zadania, bo każde z tych zadań to jest zadanie rzędu 6 milionów złotych przed przetargiem. Podpisaliśmy porozumienie z gminą Branice na dofinansowanie w wysokości 51% po naszej stronie i z gminą Kiecz, tym, że tutaj, ponieważ ten odcinek na terenie gminy Kiecz jest mniejszy, to jest dotacja w wysokości planowana ponad 600 tysięcy złotych, czyli około 25-26% kosztorysu. Z tym, że złożyliśmy wniosek, jeżeli chodzi o Czerwonków Księżopole Kiecz, na pierwszy odcinek, to jest na jeden odcinek, to jest odcinek Księżopole Kiecz, który jest w gorszym stanie i uznaliśmy, że to jest bardziej priorytetowe. Poza tym no, z gminą Kiecz podpisaliśmy porozumienie, to też nie można podpisywać dania na swoje zadanie. Słuszna uwaga pana radnego Besza o zamuleniu rowu. Rzeczywiście już to, ja też tam przejeżdżam codziennie, więc zgłaszałem to już kierownikowi drogownictwa i myślę, że w najbliższym czasie będzie to odmulone. Poza tym tam już woda podmyła kawałek asfaltu i to jest bardzo niebezpieczne. Do pytania pana Mankiewicza za chwileczkę może wrócę, bo to dłuższy wywód będzie, ale niedługi, panie przewodniczący. Co do pytania pana radnego Rudzińskiego, no to było bardziej do pana przewodniczącego. Jakie wypłacenie nagród w Urzędzie Pracy? Myśmy dzisiaj przyjmowali 2%, to pani skarbnik na to pytanie odpowie. Jeżeli chodzi o Aleję Lipową, o ten projekt, to złożony, już właściwie chyba rozstrzygnięty, ale nie mamy informacji, że przeszedł pozytywną weryfikację czy nie, to pani starostka odpowie. Jeżeli chodzi o pytanie również pana Baca, no pamiętajmy, że no zebrania są praktycznie komisji po południu, bo to jest o 14 i dalej, czasami o 13, ale też inni, pamiętajmy, że inni też pracują i czasami jest to uzgodnione z wieloma osobami, przewodniczący to ustala, my też mamy jakieś swoje prace jako starosta, czy wicestarostka, czy pani skarbnik, więc jest to jakoś tam ustalone i myślę, że ten raz w miesiącu, czy dwa w miesiącu, no trzeba znaleźć ten czas, żeby być na tej komisji, bo słuszna uwaga była pana radnego Rudzińskiego, że frekwencja no jest delikatnie mówiąc marna. Powiem jeszcze inaczej, niech się też zrozumiane, najmniej komisje są mi potrzebne i członkom zarządu, bo my deliberujemy na zarządach i te tematy potem przechodzą, idą na komisję pod obrady sesji, więc tutaj dla państwa, my jesteśmy po to, żeby państwo nas pytali, rozmawiać, żebyśmy mogli odpowiadać.
I to chyba były wszystkie pytania i wracam teraz do pytania pana radnego Mankiewicza. Proszę. Pani Starocina. To proszę pani Starocina odpowie, a ja potem w międzyczasie poczytam jeszcze, popatrzę. Tak, jeżeli chodzi o pytanie związane z wyciętym drzewem naszej Marysieńce, ogłaszaliśmy zapytanie na sprzedaż tego, niestety nikt się nie zgłosił. Ta czynność będzie powtórzona. Póki co jest złożone nie w pasie jezdni, także w miejscu, w którym bezpośrednio nie zagraża użytkownikom. Mamy nadzieję, że tym razem, jeżeli ogłosimy sprzedaż, ktoś się zgłosi, ono zostanie sprzedane. Natomiast jeżeli chodzi o barierę ochronną w Pomorzowicach, my żeśmy zwrócili na to uwagę i firmie zostało to zlecone do wykonania. Czekamy, kiedy upora się wykonawca z inwestycją, którą w tej chwili przeprowadza i będzie mógł tam wejść, a póki co doraźnie obkaszamy to miejsce, bo ono jest rzeczywiście niebezpieczne, żeby było widoczne, ono jest tam taśmami owijane. Niestety nie wiem, czy to jest czynność, która polega na tym, że ktoś to zrywa, czy to samoczynnie gdzieś tam zostaje zerwane, ale zostanie to wykonane na pewno. Pan radny Leliński pyta o projekt, który złożyliśmy w miesiącu maju, jak zapewne państwo pamiętacie. 25 sierpnia została zakończona ocena formalna. Przeszliśmy ocenę formalną. Wniosek jest przygotowany bardzo dobrze. Raczej nie mamy obaw. Wiemy, że ocena merytoryczna jest już na ukończeniu i lada chwila pojawi się lista ostateczna. Natomiast planowany termin zakończenia procedury konkursowej jest na miesiąc październik, czyli myślę, że już na następnej sesji państwo otrzymacie pewną informację i mam nadzieję, że to dofinansowanie będzie 100%. Realizacja tego projektu jest przewidziana na 2017 rok. Ja państwu powiem, co planujemy w ramach tego projektu. Między innymi planujemy modernizację nawierzchni od skrzyżowania Alei Spacerowej przy ulicy Żeromskiego w kierunku drogi przed wiaduktem, jeżeli chodzi o Gazowice i Marysieńkę. Również planujemy modernizację nawierzchni od skrzyżowania właśnie tam na Lwowiany w kierunku miasta, czyli naszą Aleję Lipową. Będzie stworzony wzdłuż ulicy Żeromskiego od Alei Spacerowej w kierunku wiaduktu również ciąg pieszojezdny. Tam bardzo dużo osób uczęszcza, spaceruje, uprawia sport. W związku z tym uznaliśmy, że przykrycie prawej strony rowu będzie bezpieczne i umożliwi ludziom poruszanie się. Tym bardziej, że tam w sąsiedztwie są również ogródki działkowe i w sezonie letnim, wiosennym bardzo dużo osób dojeżdża tam samochodami. Jedna strona jest zastawiona. W związku z tym jak najbardziej taki ciąg jest tam konieczny. Jeżeli chodzi o Aleję Lipową, to od miasta, tutaj od skrzyżowania, mamy wykonany w części chodnik na wysokości osiedla, czyli od tej tablicy, gdzie mamy pomnik przyrody. Planujemy wykonać też ciąg spacerowy. Będzie to powierzchnia trochę utwardzona, ograniczona krawężnikami, lanymi oczywiście, żeby nie naruszyć struktury korzennej. Będzie doświetlony ten ciąg. Będzie stworzone tam też miejsce spoczynkowe, czyli ławki, taka mała infrastruktura i również będzie tam znajdował się punkt informacyjny, taki infokwiost na to potocznie, ale to będzie urządzenie, które będzie zawierało w sobie opis dotyczący naszej przyrody, którą mamy w Marysieńce. I zarówno będzie się tam znajdował opis alei spacerowej na terenie miasta Głubczyce. Myślę, że prawdopodobieństwo jest bardzo duże, a wykonanie planujemy na przyszły rok. I mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękuję. Ja dziękuję. Pan starosta Darek. Jeszcze pani skarbnik miała odpowiedzieć na jedno pytanie. Tak, szanowni państwo, w roku 2015 planowana wypłata wynagrodzeń w postaci nagród i pochodnych od tej wypłaty wynosi 105 700 zł. Dzieląc na 31 pracowników, którzy pracują w Urzędzie Pracy, byłaby kwota w granicach 3400 zł. Tylko tak jak zaznaczam, są to też pochodne od tych wynagrodzeń. Brutto. Zawsze podejmę brutto. Dziękuję.
Jeszcze pan starosta dokończy, tak? Tak, jeszcze jedno pytanie, może dlatego na końcu być może najbardziej obszerne, bo protokół kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w miesiącu czerwcu, ja nie będę dokładnych dat czytał, obejmuje 14 stron i właściwie można powiedzieć, że on oddaje te problemy, które obejmuje te problemy, które były tu poruszane na sali, czy też na komisji w pytaniach radnych, szczególnie pana radnego Podkówki. Ja nie będę czytał całego oczywiście protokołu, bo jest, jak wspomniałem, bardzo obszerny, natomiast na trzech obszarach się skupię. Pierwszy to często padały o braku opieki medycznej, tak ogólnie mówiąc. I było to przedmiotem kontroli i czytam tylko ostatni akapit. W wyniku kontroli stwierdzono, że zgodnie z artykułem 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, to jest ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Innymi słowy, kontrola nie stwierdziła żadnych w tym zakresie, w tym obszarze uchybień. Drugim ważnym elementem, który tutaj też był często poruszany i dyskutowany, to była sprawa wskaźnika zatrudnienia dla Domu Pomocy Społecznej Klisino. Mówię Domu Pomocy Społecznej wraz z filiami, bo wiadomo, nie będę czytał każdej filii. I muszę państwu powiedzieć, że w przypadku wszystkich DPS-ów jest takie stwierdzenie. W zespole, co oznacza, że dom spełnia wymogi w zakresie wskaźnika zatrudnienia dla tego typu domów, który winien wynosić nie mniej niż 0,5 etatu, to jest 30, tu w tym przypadku radyni 37,5 etatu. I takie stwierdzenie dotyczy zarówno domu w Klisina, Radyni, Branic, Boboluszek, Dzbaniec, Bliszczyc, Głupczyc i Kietrza. Czyli w żadnym tym elemencie kontrolujące, panie kontrolujące z Urzędu Wojewódzkiego nie znalazły, żeby nie było osiągniętych wskaźników, czyli 0,5 pracownika na jednego mieszkańca. I tutaj nie ma w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Ale ciekawy jest punkt piąty tego protokołu kontrolnego. Ja powiem szczerze, już mam trochę lat i nie spotkałem się z taką pisownią. Ocena zasadności zarzutów podniesionych w anonimowych sygnałach o nieprawidłowościach w domu w zakresie dotyczącym funkcjonowania mieszkańców. Tłustym drukiem to jest, że anonimowym. Ocena zasadności zarzutów podniesionych w anonimowych sygnałach o nieprawidłowościach w domu w zakresie dotyczącym funkcjonowania mieszkańców. Ja przeczytam, jakie to były obszary. W marcu i kwietniu do Polskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wpłynęły 3 anonimowe pisma, w których podnoszone były sygnały o nieprawidłowościach związanych m.in. z funkcjonowaniem mieszkańców domu ze wskazaniem 2 pismach na filię w Dzbańcach. Poruszane sprawy dotyczyły 1. braku czasu personelu domu na opiekę nad mieszkańcami, rozmowę z nimi oraz traktowanie mieszkańców przez personel w sposób przedmiotowy. 2. upadku niewidomej mieszkanki filii w Dzbańcach zmarłej w trakcie pobytu w szpitalu. 3. utrudnionego dowozu mieszkańców na konsultacje lekarskie. 4. zmuszania mieszkańców wbrew woli do spacerów. 5. dokonywania zakupów przedmiotów stanowiących wyposażenie domu z pieniędzy mieszkańców. 6. w cudzysłowie fikcyjnego wskaźnika zatrudnienia personelu, o tym fikcyjnym wskaźniku zatrudnienia przed chwileczką czytałem w kontekście wszystkich DPS-ów, które funkcjonują w ramach DPS-u Klisino. 7. złego stanu technicznego budynków domu wpływającego na złe warunki bytowe mieszkańców. I proszę państwa, ja nie będę tego czytał, bo to jest znowu 2 strony, ale żaden z tych 7 obszarów wskazanych w tych anonimach się nie potwierdził. Były oczywiście tam pewne uchybienia wskazane przez kontrolujące, ale w żadnym z tych uchybień to nie było nic istotnego, nic znaczącego. Na przykład jeżeli chodzi o zły stan techniczny budynków domu, no to już każdy z nas zna, jak domy wyglądają. Rzeczywiście stwierdzono, że jeden z domów, to jest chyba w Branicach, jest takim najgorszym, złym stanie technicznym, ale pani dyrektor przedstawiła, zresztą to jest też dla nas do wglądu, kompleksowy program rewitalizacji, modernizacji tychże budynków, które jeszcze nie były zmodernizowane, a w większości one są zmodernizowane. Jak mówię, zostały Branice, część Kiecza, Bliszczyce, w większości już tak, Dzbańce też, no więc mówię, w większości zostały zmodernizowane. W tej obszarze tych kontroli nie potwierdzono żadnych tych zarzutów, które, tak jak tu piszą, sprawdzano w wyniku anonimowych sygnałów. Są drobne rzeczy, ale nic istotnego. Jeżeli ktoś chce poczytać, to oczywiście jest to wszystko do wglądu, to nie jest żadna
tajemnica. Dodam tylko, że ostatnio wpłynęło pismo, nie mam go przy sobie, ale wpłynęło pismo od rodziny jednego z mieszkańców DPS-ów z Bańca, która dziękowała za opiekę. Zresztą napisała to do pani również wojewody, chyba do pani Porowskiej, bo nawet tam było wyszczególnione, że jest zaskoczona bardzo pozytywnymi zmianami, jakie są w miejscu pobytu jej dziadka chyba, dziadka to było, tak? Bo to na zarządzie żeśmy czytali, że tam się po prostu coraz lepiej dzieje i coraz lepszych warunkach pracuje. Cały protokół, oprócz, mówię, kilku, nawet nie można powiedzieć zaleceń, ale kilku uwag jest protokołem bardzo, ale to bardzo pozytywnym, odnoszącym się do funkcjonowania naszego DPS-u. Ja mam tylko nadzieję, że taki protokół, który był naprawdę mocno, w którym te panie kontrolujące mocno sprawdzały nasz DPS, no na jakiś czas no utnie wszelkie złe niuanse płynące z różnych środowisk i myślę, że czas się z tym pogodzić, że nasz DPS funkcjonuje dobrze. Dziękuję. Czy jakaś odpowiedź nie została udzielona? Pan radny w sprawie pytania, czy? To będą wnioski oświadczenia za chwileczkę. Przepraszam panie radny, ja tylko, bo jeszcze jedno pytanie odpowiedziałem pani radnej Sapie odnośnie boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Boisko jest w trakcie remontu, budowy. Myślę, że kwestia 2 tygodni i inwestycja zostanie zakończona. Troszeczkę nam się opóźnia, ale w momencie, kiedy odkryliśmy, jak wygląda ogrodzenie tego boiska, czy tam starego boiska, to musieliśmy podjąć decyzję, żeby dodać dodatkowe środki i zrobić nowe ogrodzenie, bo to by bardzo nie pasowało w zestawieniu z tym nowym obiektem. Myślę, że planujemy otwarcie tego boiska na dzień 12 października, czyli na dzień nauczyciela, no 2 dni wcześniej, no, ale żeby już ktoś tam poćwiczył. To były wszystkie odpowiedzi już, tak, na wszystkie pytania. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Oświadczenia, wnioski oświadczenia radnych. I bardzo proszę, pan radny Podkówka. Ja może do wypowiedzi pana starosty chcę powiedzieć tak, że no, przelicznik zatrudnienia się poprawił i to bardzo pozytywnie. Obojętnie co pan mówi, ja w tym zakładzie pracuję, panie starosto, i muszę powiedzieć, że nie wiem jaka kontrola czy inspekcji pracy, czy urzędu wojewódzkiego, ale spowodował to, że naprawdę teraz przelicznik zatrudnienia jest taki, jak powinien być. Sam nas o tej chwili, co rozmawiamy, no idzie tam na dobre, na tej chwili. Może już ludzie nie będą pisać anonimów po prostu, tylko będzie już w porządku tam, mam nadzieję, na tej chwili, no. Już, bo ludzie są pchnięci do desperacji, tak piszą w ten czas, nie, no. Także, no, mam nadzieję, że będzie szło na dobre. Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ta desperacja wspomniana przez pana radnego, no to była fałszywa desperacja, bo żadne z tych zarzutów się nie potwierdziły, czyli proponował tym piszącym, żeby bardziej obiektywnie oceniali rzeczywistość i weryfikowali nie na zasadzie takiego, że jest źle, tylko na zasadzie takiej, że pełnego obiektywizmu. Natomiast no, z całą stanowczością będę twierdził, że na pewno na okres kontroli nikt nie zmieniał statystycznych danych, czy też danych zatrudnienia, bo panie nie kontrolowały miesiąca czerwca czy maja, tylko kontrolowały wstecz. Więc ktoś nie mógł przewidzieć w ubiegłym roku, nie wiem, w listopadzie czy w grudniu, że będzie kontrola w czerwcu, dlatego zatrudnimy na ten okres kogoś. Panie radny, no jest to praktycznie niemożliwe. Ja proponuję naprawdę być dumnym z tego, gdzie się pracuje, niż szukać dziury w całym. Ja przepraszam, ale mam pytanie do pana radnego. Przelicznik zatrudnienia poprawił się, to znaczy, że on był zły w momencie kontroli? Ja czegoś tu nie rozumiem. No, proszę mi tłumaczyć, albo moja percepcja myślenia jest zła w tym momencie. Jeżeli, czy był prawidłowy, czy był nieprawidłowy? Pan twierdzi, że się poprawił, czyli był nieprawidłowy, a tutaj stwierdzone jest, że był prawidłowy. No proszę mi wyjaśnić. Powiem panu teraz tak. Kiedy inspekcja pracy sprawdzała, przelicznik nie grał. Kiedy przyjechał Urząd Wojewódzki, zdążyli, że się pozamiatać i przelicznik grał. W Boboluszkach panie pośpiszy, w Boboluszkach doszło 7 osób do przelicznika. Przecież ja nie jestem idiotą, tylko możemy się spotkać i wam wyliczę, które osoby. Kierowca, który był kierowcą, stał się opiekunem automatycznie, tak?
doszedł do przelicznika. I tak wiele osób doszło do przelicznika z Urzędu Pracy. Ludzie, którzy przychodzą na staże i na interwencyjni, też są liczone do przelicznika. A proszę sprawdzić, kiedy oni przyszli. Mówię, że idzie na lepsze, bo idzie na lepsze. I myślę, że w zakładzie, który pracuję, jestem dumny z tego zakładu, że w nim pracuję. I mam nadzieję, że będzie szło na dobre. Dziękuję. Pan starosta jeszcze też proszę. Znowu powiem tak. Zdążyliście pozamiatać. No codziennie zamiatamy w domu, bo taki nasz obowiązek, żeby było czysto. Ale taka retoryka, panie radny, kto zdążył pozamiatać? Ja, Pospiszyl, Mankiewicz, Kozina, niech pan takich bzdur nie opowiada, bo pan się kompromituje i dyskredytuje. Proszę wziąć grafiki przez cały rok z Poboluszek i inny. Powtarzam, hasło, stwierdzenie zdążyliście pozamiatać, to niech pan robi, pisze albo niech ktoś pisze, żeby rekontrolę zrobiono. Dokładnie. Niech ktoś napisze znowu następny anonim. Panie starosto, mam pytanie, jeszcze jakiego okresu dotyczyła ta kontrola? 1 stycznia 2015, 1 czerwca 2016, półtora roku kontrolowano i przez te półtora roku pozamiatano. No, na litość boską, no miejmy umiar w tym szaleństwie. Taki jest okres objęty kontrolą, pisze tu jak punkt w paragrafie 7, 1 stycznia 2015, 1 czerwca 2016. A wspomniane przez pana osoby, no to przecież to wam przeszkadzało, że ktoś tam jeździ zamiast być opiekunem. No było zebranie, nie wiem, w lutym, gdzieś pół roku temu, gdzie w wyniku działania, nie będę wskazywał kogo, czy w kwietniu, po prostu pani dyrektor zmieniła im przedział czynności. Ale do stanu zatrudnienia to obejmowało, bo ten okres był półtora roczny kontroli. Więc takie znowu nie przyjmujemy czegoś rzeczywistego. Pracuje dwie osoby z Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolują wszystko dotyczące półtora roku, a my poddajemy to wątpliwość. Co się musi stać, żeby niektóre jednostki w tym kraju wierzyły, że coś jest pewnikiem, coś jest truizmem? Ja nie wiem, co się musi stać. A co się musi stać, żeby pan uwierzył, że przelicznik zatrudnienia nie grał? I słuchają pana pracownicy DPS-u. I pan zrobi z białego czarne. Jeśli przelicznik nie grał, to nie grał. I proszę mi nie wmawiać, że było pięknie i ładnie, bo siebie własne nie zrobię i wiem, że ten przelicznik nie grał i nie mam o czym dyskutować. Teraz idzie na dobre, mówię, jest przelicznik zatrudnienia, jak się należy. Dziękuję. Nikt błazna z nikogo nie robi, ale powtarzam po raz kolejny. Kontrola była prowadzona przez osoby merytoryczne. Sprawdzała wszystko, rozmawiała z mieszkańcami i w żadnym obszarze nie wskazano jakichkolwiek poważniejszych uchybień. Więc co, ja mam powiedzieć, że kontrola kłamie? Ja proponuję niektórym, żeby przyjęli pewne rzeczy, że pomylili się. Czasami trzeba powiedzieć mea culpa i będzie dobrze. Ja naprawdę więcej nie będę na ten temat rozmawiał, bo ta kontrola były i sanepid, tutaj nie mamy, były PIP. I wszystkie kontrole świata były już w DPS-ie w tym roku. I żadna niczego nie potwierdziła. Więc trzeba przyjąć i zacząć współpracować ku temu, żeby jeszcze było lepiej, chociaż jest dobrze. A te zmiany nie nastąpiły teraz, one są cały czas. I po raz kolejny powiem, proponuję to przyjąć do wiadomości. Będzie to lepiej, zdrowiej dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Pan radny Rudziński, tak? Się zgłaszał? Proszę. Ja mam... Może też w kwestii przyznania się do winy. Panie radny Podkówka, prosiłbym pana o sprostowanie tego, co pan powiedział, bo to też nie jest prawda. Powiedział pan dzisiaj na początku naszej sesji, że na Komisji Zdrowia w poniedziałek nie było kworum. To jest ewidentne kłamstwo, bo kworum było. Panie radny, kworum było, wszystkie głosowania były podczas kworum, panie przewodniczący, chyba tak, prawda? Ponieważ pan dzisiaj to też czytał. Więc panie radny, bardzo proszę, żeby pan się wycofał z tego, co pan powiedział, ponieważ nie jest to prawdą. Zgadzam się z panem, jak zaczynaliśmy komisję, powiedziałem, nie było kworum. W czasie komisji ludzie doszli. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Pan radny Mańkiewicz, proszę. Ja też ten jeszcze chciałem wątek tutaj poruszyć, bo to, że pan starosta musi w taki sposób odpowiadać na rzeczy oczywiste,
To jest niesmaczne, nieładne. Jak można zadawać takie pytania, takie sugestie? Nie rozumiem, dlatego chciałem zapytać pana radnego Podkówkę. Jaki on ma cel w zadawaniu takich pytań albo w twierdzeniu takich stwierdzeń, często posługując się nieprawdą? Pan Podkówka potrafi przyjechać na sesję do Brani, dzisiaj byłem obecny ja i pan Pospiszyl. I pan Pospiszyl miał oświadczyć, wydać oświadczenie, które było upoważnione przez panią wicestarościnę o drogach powiatowych, ale nie zdążył tego uczynić, bo musiał opuścić salę, bo wezwały go sprawy służbowe z dyrektorem szkoły. No i co się stało? No pan Podkówka zabrał oczywiście głos, nie wiem po co, i on oświadczył. On oświadczył, został upoważniony przez panią wicestarościnę, żeby te podać informacje o tej drodze. Nie zabierałem głosu, ale spytałem panią wicestarościnę, czy upoważniła pana Podkówkę do czegoś podobnego, czyli do udzielenia takiego oświadczenia. No oczywiście pani starościna powiedziała, że nie. No to ja się pytam, no po co takie rzeczy mówi? Dlaczego pan radny ciągle coś sugeruje? Dlaczego pan radny posługuje się nieprawdą? Następna sprawa, choćby z ostatniej sesji branickiej, no nie wiem, to już przechodzi ludzkie granice. Kiedy pan Podkówka twierdzi do radnych, nie wiem, jaki ma cel w tych wszystkich oświadczeniach, że tamta władza, czyli tamta władza, to jest PiS i PO, doprowadziła do takiej sytuacji skandalicznej z Lasem Lewickim, bo tam chodziło o tą strefę z tą i tak dalej. On jest tym zbulwersowany jako członek PiS-u. No ale ja się pytam, jaką trzeba mieć mentalność? Kogo? Przecież sam w tym czasie był w PSL-u. A do PiS-u się wpisał 3 czy 3,5 roku przed wyborami samorządowymi. I obrońca wielki PiS-u, no panie Podkówka, no bądź pan człowiekiem, no ja tego nie mogę słuchać i nie będę tego słuchał więcej, dlatego muszę się wypowiedzieć. Skoro pan był w PSL-u, to dlaczego pan takie rzeczy mówi, no? I tutaj wzywam pana, proszę pana, żeby pan naprawdę nie prowokował takiej sytuacji. Bo to naprawdę to się stwarza sytuację, że są ludzie źli i są ludzie dobrzy. No a dobrzy to są według ci, co pracują, ale prawie nic nie mówią. A źli to są ci, co nie pracują, nie? I jeszcze chcą komuś przeszkadzać, nie? No i taka jest prawda. No, dziękuję bardzo. Pan radny Podkówka, proszę. Ja tak powiem. Pani Mankiewicz, ze mną pracuje pańska siostrzenica. Pracuje ze mną pańska siostrzeniczka i niech się pan spyta, czy pan radny Podkówka na tej sesji kłamał odnośnie DPS-u. Koniec. Następnie. Oczywiście, byłem w PSL-u, polityka PSL-u mi się nie podobała, wystąpiłem. Jestem w PiS-ie i siedzę tu jako członek PiS-u. Nie będę mówił dalej na pański temat. Odnośnie obszaru chronionego. Tak, koalicja Platformy i PSL-u niszczy obszar chroniony w miejscowości Bliszczyce. Zostaje mi obszar zmniejszony o około 500 hektarów. Jest to przykra sprawa, bo kiedy za czasu realnego socjalizmu ten obszar ustanowiano, powołano grupę ekspertów składających się z profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, jeden pan brał udział w tym czasie, i oni określili ten obszar. Obszar wynosił 8190, obejmuje część terenu gminy Głubczyce i gminy Branice, między innymi w mojej miejscowości Bliszczyce. Teraz się okazuje, że... Panie radny, ja bym prosił, żeby nie rozwijać tego wątku. Ewentualnie pana, może się pan odnieść. Ale sam raz, proszę, chcę to powiedzieć właśnie w wolnych wnioskach. Sam raz w mojej miejscowości Bliszczyce jest przesunięty o 500 hektarów i puszczony lasem. Naturę 2000 można puścić lasem, ale nie obszar chroniony, puścić 2 km lasem. Jest to skandaliczna decyzja, jest to stricte gdzieś tam w zaułkach politycznych podejmowana. Ludzie nie mający zielonego pojęcia to robią, wymuszają to. Pani dyrektor ochrony środowiska Lica Majewska powiedziała, dogadajcie się u siebie. Nie wiem, jak się można dogadać i puścić obszar środkiem lasu, chronionego krajobrazu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Bobkier, proszę.
udało się. Panie starosto, ja zupełnie w innym temacie, może już to zamknijmy. Ja chciałabym panu w imieniu mieszkańców powiatu głubczyckiego, a szczególnie Bogdanowic, podziękować za bardzo owocną współpracę przy organizacji gminnych dożynek. To w tym roku Święto Plonów było bardzo dużym wyzwaniem logistycznym, ponieważ władze gminy, pan burmistrz Krupa, zaprosił zespół Śląsk. On miał bardzo takie ostre wymagania i wszystkie te dodatkowe rzeczy były podporządkowane temu występowi. Przyjechało do Bogdanowic bardzo wielu mieszkańców i powiatu głubczyckiego i okolic i mieszkańcy Bogdanowic chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, więc wszelkie działania, które pomogły podnieść estetykę wsi, naprawa tej drogi od strony Krzyżowic, pobocza, te tereny utwardzone pod korowód, na pewno wpłynęły nie tylko na estetykę wsi, ale też pozostaną tym mieszkańcom po tych dożynkach i będą im jeszcze długo służyć. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Pan starosta jeszcze się zgłaszał, proszę. Dziękujemy w imieniu całej Rady Zarządu i pani skarbnik, pracowników. Bo powiem tak, w tym roku wszędzie były bardzo udane dożynki. I to cieszy, bo oddaliśmy piękny hołd tym, którzy pracują i którzy karmią nas, bronią nas i żywią. I ja chciałbym z kolei podziękować gminie Branice, sołectwu Włodzienin, radnemu Tadeuszowi Krupie jako radnemu powiatowemu pochodzącemu z Włodzienina za organizację tegorocznych powiatowych dożynek, gminno-powiatowych dożynek we Włodzieninie. Była to bardzo udana impreza przy pięknej pogodzie, bardzo dobrej organizacji, przy bardzo licznym udziale mieszkańców powiatu głubczyckiego, podobnie jak właśnie w Bogdanowicach, i to cieszy, że to, co oferujemy, to, co oferowała gmina Głubczyce w Bogdanowicach, to, co gmina Branice i powiat głubczycki w Włodzieninie trafiło i mieszkańcy chętnie w tym uczestniczyli, a do tego dodać dobrą pogodę, dobrych artystów, to sprawiło, że naprawdę tegoroczne Święta Plonów były bardzo udane. Także dziękuję panu wójtowi, radzie gminy Branice, panu przewodniczącemu, radnemu sołtysowi z Włodzienina, mieszkańcom Włodzienina za przygotowanie tegorocznych dożynek, bo tak jak powiedziałem w przypadku organizacji tych zawodów piłkarskich, gdzie dwóch panów nam to pięknie zorganizowało, tak samo tutaj o tym, że te dożynki były dobrze czy bardzo dobrze zorganizowane, świadczy to, że my jako samorząd powiatowy mieliśmy z tym mało problemów. Podpisaliśmy umowę i było to realizowane. Także serdecznie dziękuję panie przewodniczący. Proszę przekazać podziękowania panu wójtowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zbliżamy się już powoli do końca. Proszę państwa, mam jeszcze dwie informacje. Otóż wpłynęło pismo do Rady i to jest orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej o stwierdzonym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ale jak tam jest w treści, że stopień szkodliwości jest nieznaczny, ale ono jest do wglądu w Biurze Rady, możecie się państwo z tym zapoznać. Wpłynęły też dwa pisma skierowane do starosty, ale do wiadomości też Rada Powiatu. Także to są dwa pisma od burmistrza Baborowa dotyczące prowadzonej inwestycji. Dotyczy to drogi ulicy Powstańców w Baborowie. Także to są ze zdjęciami, z jakimiś tam praktycznie to jest adresowane do zarządu, ale do wiadomości radnych. Także jeżeli państwo będziecie zainteresowani, do wglądu to jest wszystko w Biurze Rady. Jeżeli ktoś z państwa będzie chciał, oczywiście może otrzymać. Tylko mówię, tego nie kserowaliśmy tego wszystkim, dlatego że tego jest bardzo dużo. Jeżeli zainteresowani będą, to proszę się zgłosić do Biura Rady i otrzymacie państwo kopię. I jeszcze jedna informacja dotycząca terminu następnej sesji. Otóż planowana ona jest na 20 października na godzinę 15. Jest to przedostatni czwartek miesiąca października. Jeszcze pan Kazimierz Pyziak, radny sejmiku, prosi o głos. Bardzo proszę. I obiecuję, że będę częściej na waszych sesjach, bo już jestem pełnym emerytem od 1 września. I przede wszystkim ja chciałbym pogratulować Radzie tego punktu zgody na pobranie kredytów nowych przez szpital, bo kto zna historię niedawno tego szpitala, naprawdę warto go utrzymać, bo to już jest porządny szpital. Róbcie wszystko, żeby dalej funkcjonował. Dziękuję za to jako mieszkaniec tego powiatu. I chciałbym tutaj jeszcze tak dwie sprawy poruszyć związane z województwem. Są jeszcze pewne rezerwy w budżecie województwa na 2016 rok. Bardzo proszę, czy pan starosta
żeby się zorientował dokładnie w jakich dziedzinach, bo nie chcę tutaj rozwijać tematu. Być może się uda coś tam jeszcze wykorzystać. No i druga sprawa, że zbliża się termin składania wniosków do budżetu 2017 i tutaj też bardzo apeluję o to, żeby rozsądnie, ale porządne jakieś projekty przygotować, które by miały rację bytu. Natomiast chcę powiedzieć tak, że mamy już 3 radnych z powiatu głubczyckiego w województwie. Słuchajcie, to jest naprawdę siła. Żaden powiat nie ma tylu radnych. I korzystajcie maksymalnie z nas, po prostu z nas. Każdy ma tam jakąś swoją dziedzinę, ale wiem, że wspólnie walczymy o drogę 416, zwłaszcza odcinek Boguchwałowie, bardzo ważny. Ona będzie robiona. My się staramy, żeby bardziej przyspieszyć termin realizacji tutaj na terenie powiatu głubczyckiego. No i będziemy wspierać jak najbardziej budowę drugiego etapu obwodnicy Głubczyc od ronda na Racibórz do drogi powiatowej. Jako może ciekawostkę podam tak, że moja komisja się jutro zbiera rolnictwa i będziemy starać się w związku z planowaną poprawką do uchwały sejmiku odnośnie możliwości zabudowy w strefie do 100 metrów, bo w tej chwili uchwała pozwala na zabudowę powyżej 100 i tu są przypadki w gminie i w powiecie, że ludzie piszą, prawda. Ja uważam, że na to trzeba zezwolić i będziemy wszystko robić, żeby taka poprawka się w uchwale znalazła. A jako ciekawostkę państwu powiem tak, no każdy z was, bo to nas dotyczy, tego powiatu, każdy jest no zdegustowany zbiornikiem Włodzienin, to na pewno, bo miał pełnić zupełnie inną funkcję. Sprawa się cały czas toczy i nie wiem, czy będzie możliwość rozstrzygnięcia, ale państwu powiem, że Komisja Rolnictwa również przeprowadziła możliwość korzystania z wody przez top farm z Głubczycy z małym spiętrzeniem. Oczywiście tam była zgoda Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Zarządu Województwa Opolskiego, ale oni włożyli 500 tysięcy złotych w realizację tego zbiornika i chociaż mają możliwość w tej chwili korzystania z tej wody do wiadomo jakich celów. No więcej się nie będę rozwodził. Bardzo mi się podoba przebieg sesji. Podzielone zdania, no zwłaszcza ten szpital, że pomimo takich głosów trochę, prawda, niepewnych, bo wiadomo, że tak to jest, no jest kredyt i jeszcze powiększamy, ale naprawdę ten szpital warto utrzymać za wszelką cenę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan starosta. Ja dziękuję panu radnemu za tą wypowiedź sejmiku wojewódzkiego, bo myśmy też na zarządzie już o tym rozmawiali. Chcielibyśmy zaprosić prawdopodobnie na pierwszą środę października, to jest 5 czy 6 październik, radnych sejmiku, bo mamy kapitał. Tych 3 radnych to jest kapitał naprawdę i przedyskutować to, o czym pan radny mówi, żeby składać to do wnioski na przyszły rok. Tym niemniej ta 416 tu wspólnie lobbujemy, rozmawiamy już w Kietlicach, to się zaczęło i tak jak rozmawiałem z panem Szymonem Ogłazą, przy otwarciu tej inwestycji w Kietlicach samorząd województwa polskiego poda jak gdyby dalszy harmonogram inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie powiatu głubczyckiego, a znam te plany, one są bardzo ambitne i bardzo dobre i tutaj jest rola radnych sejmiku wojewódzkiego, żeby tego pilnować, żeby te inwestycje były realizowane, bo to dotyczy drogi 419 w Branicach i 420 granica państwa Pilsz i 416 do granicy województwa śląskiego i mówię plus te nasze inwestycje, jakby to się udało spiąć wszystko w ciągu 2 lat, to na pewno będziemy no, mieli już kawałki dróg naprawdę dobrej, wysokiej jakości. Ja tylko 2 zdania jeszcze do inwestycji w Baborowie, bo tutaj zaraz takie poruszenie, pisma i tak dalej, okej, pisma są i zawsze mogą być i powinny być. My na każde pismo, nad każdym się pochylamy i analizujemy. I jeżeli chodzi o inwestycje w Baborowie, ona zbliża się ku końcowi. Dzisiaj mieliśmy na zarządzie wykonawcę,
firmę pana Adriana Bąka z Głubczyc. Mamy zapewnienie, że do końca września ta inwestycja będzie skończona. Przy wprowadzeniu pewnych poprawek, jeżeli chodzi o stabilizację gruntu, zrobiliśmy również kamerowanie kanalizacji, bo była obawa, że ta kanalizacja jest w złym stanie. Okazało się po kamerowaniu tejże kanalizacji, że ona jest w bardzo dobrym stanie, jest drożna, nie ma żadnych obaw. Co prawda nas to kilka tysięcy kosztowało, ale mamy teraz pewność, że dywanik asfaltowy na tej drodze można kłaść i nie będzie problemu, że ta kanalizacja jest niedrożna. Także ta inwestycja rodziła się w wielkich bólach, ale zrobiliśmy cesarskie cięcie i poród wyszedł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Radnemu Sejmiku, dziękuję Przewodniczącym Rady Gminy Branice, dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej sesji i zamykam 23. sesję Rady Powiatu.